Jesteśmy w trakcie konferencji List do Filemona 8 w Wiśle i chcemy zadać teraz kilka pytań Danielowi, który w więzieniu odnalazł Jezusa. Danielu, jak czujesz się na konferencji? Cudownie. Najprościej to chyba można ująć. Jest to jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu, bo jestem w społeczności Chrystusa, bo jestem wśród braci, jestem wśród ludzi, którzy mnie przyjmują takim, jakim jestem, z całym bagażem mojej przeszłości, a moja przeszłość wielu ludziom się może nie podobać. A tutaj czuję się swobodnie. Tutaj są często też tacy bracia jak ja, z taką samą przeszłością, nawet ludzie, którzy wyrwali się z tego świata jeszcze żyli z większymi problemami niż ja. I to jest właśnie cudowna chwila, że mogę poznawać takich braci, takich siostry, że mogę poznawać ludzi, którzy po prostu są mi bliscy, nie odrzucają mnie. Dla nich jestem bratem, dla nich jestem takim samym chrześcijaninem jak oni. I ten kościół, ta społeczność jest mi bardzo bliska. Czy mógłbyś tak krótko opowiedzieć swoją historię? Przyjąłem Pana Jezusa, nawróciłem się 4 lutego 2012 roku. W tym to dniu na kursie Alfa zostałem ochrzczony Duchem Świętym. To jest taki szczególny dzień, ponieważ Boża Pieczęć przypieczętowała moją przynależność do Jego Kościoła i to jest chyba najpiękniejszy prezent, jaki mogę dostać od Boga, bo bycie z Bogiem tak naprawdę daje prawdziwy sens życia. Wcześniej żyłem na własną... Wcześniej żyłem tak, jak chciałem i życie to było nieszczęśliwe, to życie było smutne, to życie było przepojone różnymi problemami, a nawet tak nisko upadłem, że będąc w więzieniu targnąłem się na życie, więc dzięki Bogu, dzięki Panu znalazłem swoje miejsce w tej społeczności. Wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje i wiem, że każdy człowiek jest dla Boga ważny. Wiesz, żyłem z poczuciem winy przez wiele lat w więzieniu i myślałem, że jestem tak naprawdę nikomu niepotrzebny i wiecie, życie w takiej, że życie, żyłem po prostu w takim cały czas wewnętrznej rozterce, że jestem nikim, że nikt, tak, dla nikogo nie muszę żyć i Pan mi pokazał, że jest inaczej. Pan mi pokazał właśnie, że jestem tak samo dla Niego ważny, jak każdy inny człowiek. I dziękuję Bogu, że mogę być, że mogę trwać w Jego ciele, że mogę jak winorość w Jego krzewie winnym być. I to jest dla mnie bardzo duży przywilej i zaszczyt. I dziękuję Bogu, że ja to mogę wykonywać, że jestem tego godny. Co było taką najważniejszą rzeczą, czy co przekonało Cię do tego, żeby pójść za Jezusem? Wydaje mi się, że oczywistą sprawą jest dla każdego, który uwierzy w Pana Jezusa, że ten świat, wiesz, ten świat to jest taka jedna wielka autostrada, która prowadzi do piekła. I ja sobie to uświadomiłem, że pójście inną drogą, nie pójście drogą Chrystusa, to tak naprawdę jest droga tylko w jednym kierunku, w kierunku do piekła, o którym tak naprawdę się bardzo mało mówi, a nawet zauważyłem, bagatelizuje się w ogóle to, co mówi Pan Jezus. Ja w więzieniu teraz właśnie dużo mówię o piekle. Mówię o tym, że jest realne miejsce, do którego ludzie dosłownie podążają i trzeba zrobić wszystko, żeby im po prostu ten kierunek, ten zwrot o 180 stopni pokazać, że jest inne życie, życie bardziej realne i to życie w obfitości. I ja uważam, że Bóg daje wszystko. Mi Bóg daje wszystko. Dla mnie Bóg, ja mam pełny kielich, ja mam stół przepełniony wszystkim i dzięki temu, że zmieniłem ten swój stok myślenia, bo ja uważam, że ten początek nastąpił poprzez to, co mi Bóg pokazał, poprzez moją rodzinę, moich bliskich, którzy się do mnie nie odwrócili, przez statek, który przez całe lata przyjeżdżał do mnie do zakładu karnego, a w konsekwencji chorował i umarł, Bóg mi pokazał, że są ludzie wokół mnie, których On posyła i ci ludzie, kierowani przez Pana, cały czas mówili, ja Cię kocham, dla mnie jesteś ważny i to był ten punkt, gdzie ja po prostu uwierzyłem. Poznałem takiego chłopaka, który się zjawił w celi, który przyszedł z Biblią. Te Pismo Święte teraz ja je mam, ja je przejąłem po nim. To był jedyny jego majątek, który miał. Chłopak, który przez 10 lat nie znał normalnego życia. On przyjął Pana Jezusa. Był taki moment, w którym ja usłyszałem z jego ust, ty obłudniku.
bo ja miałem tylko odwagę mówić o Panu Jezusie, jak byliśmy sami w cztery oczy. Ja nie miałem odwagi mówić o Nim, gdy była większa grupa osób. Nie miałem odwagi, wstydziłem się mówić o Bogu. I usłyszałem słowa, tak naprawdę nie od Krzyśka, ale od Boga. Ty obłudniku. To rozwaliło mnie od środka. To nastąpiła eksplozja, która rozerwała mi to całe serce skamieniałe. I od tego momentu nastąpiło pamiętanie. To był ten moment kluczowy, w którym ja podjąłem decyzję, że będę poznawał Pana, że będę szedł Jego drogą. Zacząłem czytać Słowo Boże regularnie. Dostałem w prezencie właśnie Jego jedyny majątek, który mam po dziś dzień. I wiesz, Bóg posyła ludzi i my często tych ludzi dostrzegamy. Ja zauważyłem to i od tego momentu zaczęła się moja droga z Bogiem. Podjąłem tę decyzję. Na początku było ciężko, miałem z tego powodu różnego rodzaju nieprzyjemności, jakieś represje nawet były, bo wiele osób się do mnie odwróciło, bo zacząłem iść pod prąd, zacząłem nie żyć z tym duchem tego świata, ale żyłem inaczej. Zaczęły się spotkania, przestałem kląć, bo miałem z tym poważny problem. Bóg mi we wszystkim, dosłownie we wszystkim, udziela wsparcia. Ja prosiłem Boga, żeby mieć możliwość czytania spokojnie Słowa Bożego, a dzisiaj mam taki skład, że wszyscy czytają Słowo Boże. Wcześniej prosiłem Boga, żebym mógł mieć spokój i czas na to, żeby w ogóle otworzyć Biblię, żeby to się mnie nie czepiał. Czemu to jest taka książka, a nie inna? A dzisiaj są w moim takim składzie teraz tej sesji czteroosobowej osoby, które wszystkie dosłownie Biblią Boga. I to jest błogosławieństwo Boże. Bóg daje zawsze więcej. Ja prosiłem o trochę, a dostałem jeszcze więcej. I mój stół, ten kielich się przelewa. Wiesz, psalm 23 to jest taki dla mnie psalm, w którym ja oddycham. I nie boję się ciemności. Nie boję się po prostu. Uważam, że jeśli przyjmiemy Pana Jezusa i zrobimy to szczerze, oddamy się całym sercem Bogu, bo Bóg jest przyjacielem. Bóg zawsze ma ręce wyciągnięte. Tylko my z tych rąk nieraz nie chcemy korzystać. Nie chcemy, odrzucamy Jego miłosierdzie, Jego łaski, którą On daje. Przyjąłem ją i mam nadzieję, że w niej wytrwam, bo wiem, że to jest proces, że muszę jeszcze wiele zmienić. Wiesz, dostaliśmy teraz na cele takiego chłopaka, który jest tak zwanym kukułczym jajem, bo szczerze mówiąc nikt nie chce z nim siedzieć, bo on na jakimś tam etapie swojego życia popełnił błąd, w nerwach zachował się w tym naszym świecie, rządzą pewne takie prawa, takie narzucone te prawa. No i ten duch tego świata, w którym ja tam muszę egzystować, mówię o więzieniu oczywiście, narzuca pewne takie jakieś wewnętrzne takie nasze te prawa, niepisane prawa i ten chłopak ma teraz nieprzyjemności. Dziękuję Bogu, że jest z nami, że Bóg przez niego oczywiście działa i że pokazuje nam, że przyjęcie Pana Jezusa to jest dopiero pewien etap w moim życiu. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I nie mogę po prostu popychać taką pewność siebie, pychę, ponieważ to jest niebezpieczeństwo i musimy właśnie patrzeć na innych, musimy dostrzegać w nim Chrystusa. W takim razie, jak patrzysz w przyszłość? Jest taki werset z Jana 17:3, a to jest życie wieczne, aby poznawali siebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa. Tak patrzę w przyszłość. Buduję tą wiarę poprzez Chrystusa i wierzę, że wszystkie inne sprawy powierzam Panu. Uważam, że jeśli będę trzymał się Pana, wszelkie moje doczesne sprawy, problemy, które mam, bo wiadomo, że one będą istnieć, z pomocą Pana zawsze będę miał rozwiązywany. Zawsze będzie z mi wsparciem, ponieważ w każdej chwili odczuwam Jego obecność, pomaga mi z każdym moim oddechem. I czym bardziej żyję z Panem, tym bardziej Pan mi pokazuje, że życie bez Niego, bo to no nie da się żyć bez Pana. Żeby być szczęśliwym, trzeba być w Panu. Tak uważam. Dziękuję serdecznie za te odpowiedzi.